Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie na wrzesień 2022 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta we wrześniu 2022 roku. Na co powinny zwrócić uwagę, rady, wskazówki dla bliźniąt. Bliźnięta wrzesień 2022 roku. Kochane bliźnięta, to może być taki, powiedzmy, obfity w różne wydarzenia przełomowy miesiąc. Karta wyjściowa, czyli jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest karta wisielca, czyli zmiana postrzegania. No bliźnięta też to mają do siebie, tak, że często zmieniają jakby perspektywę, ale zmiana postrzegania, coś Wam się odmieni w pewnej sprawie, tak, a być może cały światopogląd będzie kompletnie zmiana o 180 stopni tego, jak teraz patrzycie. Kompletna zmiana perspektywy. To, co przeszkadza i sedno problemu, bo przeszkadzać może, po pierwsze, no mogą jakieś kwestie finansowe, być może jakieś braki, być może coś, na czym Wam zależy, jest po prostu drogie, tak? I gdzieś tam, no, nie możecie sobie pozwolić na zakup tego na przykład, ale jakieś kwestie, które są związane z pieniędzmi, z pracą, ale również mogą dotyczyć przedłużania rodu, tak? I generalnie rodziny jako takiej. Także coś tutaj może być taką przeszkadzajką, no a sedno problemu karta maga. No i właśnie, mag mówi o osobie, która jest mistrzem w swojej dziedzinie, mistrzem w swoim fachu, po prostu ma narzędzia wszelkie, żeby odnosić sukcesy. No ale po pierwsze, albo Wy możecie być takimi magami, ale się jakoś, no, nie czujecie, tak? Jesteście magami, fajnie, czujecie się dobrze, no ale nie możecie sobie pozwolić na przykład na dalszy rozwój w jakiejś dziedzinie, no bo powiedzmy jest to drogie, tak? Załóżmy. Ale mag może również mówić, zwłaszcza w kwestiach uczuciowych, o manipulancie. O osobie, która, no, kłamie, oszukuje, manipuluje, wie co mówić, co robić, żeby się kochane bliźnięta, żebyście poczuły się fantastycznie, manipuluje rzeczywistością, tak? I taka osoba jest w stanie problemu i albo przez taką osobę, no, nie możecie sobie pozwolić na jakiś zakup, albo wręcz odwrotnie, tak? Przez taką osobę musicie wydawać mnóstwo pieniędzy, tak? Coś takiego może być. Uważajcie, kochane bliźnięta. Karta rada koło fortuny. Poddajcie się biegowi zdarzeń. Los Wam sprzyja. Koło fortuny mówi znowuż tak praktycznie jak karta wisielca. Mówi o zmianie perspektywy, o zmianie sytuacji o 180 stopni. Wydarzenia będą miały miejsce takie, które pochodzą z losu, z przeznaczenia i my nie wiemy, co to są za wydarzenia, ale one będą determinowały dalszy tutaj bieg zdarzeń, dalsze Wasze kroki i postępowanie. To, co nieuniknione i wynik, królowa kielichów i karta wiary. No nieunikniony jest wpływ jakiejś kobiety, dobrej, bliskiej sercu, intuicyjnie działającej, takiej kochanej, tak? Bliskiej Waszemu sercu, ale która również czuje się kochana przez Was. Ona będzie wpływała na Was, no, w jakiś sposób i ale przez to, tak? Będziecie trochę miało, kochane bliźnięta, mętlik w głowie, bo w karcie wiary trochę Wam może brakować. Wiary w siebie dokładnie, tak? Pewności siebie, pewności co do swoich trafności, swoich decyzji. Możecie czuć się w czymś na pół gwizdka, tak, tak. Możecie czuć, że coś forsujecie na siłę, ale również według kart nieuniknione jest to, że w tym miesiącu będziecie kierować się, kochane bliźnięta, sercem, intuicją, tak, emocjami, nie działaniem impulsywnym, nie rozsądkiem, analizą, twardymi danymi, ale sercem. No i przez to też Wam trochę może wszystko namieszać w głowie. Kochane bliźnięta, należy nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć. W czwórce kielichów możecie mieć tendencję do niedostrzegania tego, co macie przed noskiem. Waszej wartości, wartości czyjejś, czegoś wartości, waszych działań na przykład. Dostrzegajcie i celebrujcie chwile, które są po prostu przy Was, tak? W których jesteście. No i wychodzicie, no finalnie, w końcu, królowa buław, tak? Jesteście, kochane bliźnięta, aktywne, temperamentne, aktywnie działające, nie boicie się wyzwań, idziecie po swoje twardo, ale również mega się podobacie innym i ktoś Wam też może się bardzo mocno spodobać. W każdym razie na pewno będziecie roztaczać
magię, czar, magnetyzm wokół siebie. No i będziecie się bardzo, bardzo podobać i przyciągać fizycznie, ale nie tylko poprzez swoją jakby wizualną stronę, ale i poprzez swoją osobowość. Będziecie po prostu, no, jak królowa buław, czyli temperament nie do pohamowania. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za Was kciuki, życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.